Jak co roku w Miejskim Ośrodku Kultury odbywają się wakacje dla dzieciaków, które pozostają podczas tych, tych wakacyjnych miesięcy w Kędzierzynie Koźlu, wakacje z Mokiem. Dodam, że w tej chwili trwa pierwszy turnus. Pierwszy turnus nosi nazwę tanecznym krokiem przez wakacje. No i właśnie dzisiaj odbywały się warsztaty taneczne. Jesteśmy po warsztatach breakdance z Pawłem Szustakiewiczem. W tej chwili dzieci poszły na obiad, a o godzinie 13 rozpoczynamy kolejne warsztaty taneczne z Karoliną Sadyk, instruktorką zespołu SPIN. Jeżeli chodzi o ten turnus, to jutro wybieramy się do Legendii, do Chorzowa, więc również nie zabraknie atrakcji. W piątek czekają nas kolejne warsztaty Taneczne. Przed nami kolejne trzy turnusy. Dodam, że spotykamy się z dzieciakami w Miejskim Ośrodku Kultury również w przyszłym tygodniu od 9 do 13. Lipca następnie od 16 do 20 lipca i ostatni turnus, i ostatni turnus od 23 do 27 lipca. Każdy turnus jest tematyczny. Ten kolejny, który się rozpoczyna od poniedziałku to turnus artystyczny, turnus trzeci to turnus wokalny, ostatni turnus to turnus sportowy. W tym roku podzieliliśmy właśnie turnusy tematycznie. Mnóstwo atrakcji, myślę, że dzieciaki się u nas w miejskim Ośrodku Kultury. Nie nudzą, o czym świadczy fakt, że do nas wracają. Bardzo miło jest obserwować, jak dzieci dorastają, kiedy przychodziły do nas jako siedmiolatki, a teraz już są dwunastolatkami, więc tym bardziej nas to cieszy. Przyjmujemy dzieci od 7 do 12 lat. No miejsc jest jeszcze sporo. Bardzo proszę dzwonić do nas pod numer telefonu 774802556. To jest telefon do mnie. Zapisujemy się telefonicznie, następnie należy z naszej strony internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury pobrać kartę zgłoszeniową wraz z regulaminem. I później z wypełnionymi dokumentami przyjść do nas do pokoju 25 w Domu Kultury Chemik. No i na pewno, na pewno dziecko zostanie na półkolonie przyjęte. Koszt takiego tygodniowego turnusu to 225 zł od dziecka. No i w, w, w tym koszcie jest już wszystko. My pokrywamy koszty wyjazdów, wycieczek, wstępu, warsztatów, opieki profesjonalnych wychowawców. Więc tak jakby już rodzice nie muszą się troszczyć szczyć o resztę